Cukru to my zjadamy całe worki w skali roku, jeśli tak by to przeliczyć. I nie tylko taki dosypywany na przykład do kawy, do herbaty, do ciasta i tak dalej, ale w formie ukrytej bardzo często go spożywamy i tu kłania się kwestia czytania etykiet i sprawdzania, ile tam jest węglowodanów, a w tym cukru, bo te kwestie trzeba też rozdzielić, bo mogą być węglowodany pochodzące na przykład z pełnych ziaren i to będą dobre węglowodany, ale przy okazji na przykład w płatkach śniadaniowych poza tymi dobrymi węglowodanami znajdziemy też dodane cukry. Cukry proste, czyli taki nasz wróg naszego zdrowia, a czasem nawet i życia, więc tego cukru zjadamy duże ilości. Będzie to w płatkach śniadaniowych, będzie to w jogurtach owocowych, w sokach, w napojach dla dzieci, w serkach dla dzieci na przykład, czyli wokół tego jedzenia dla dzieci bardzo tego cukru dużo się przewija, a wszyscy myślą, że to takie zdrowe, takie pożądane przez organizmy, bo napoje mleczne. Ten dodatkowy cukier niweluje niestety te prozdrowotne walory takich serków czy innego rodzaju smakowitości dla dzieci. Także tego cukru jest dużo. My oczywiście możemy jeść cukier prosty. To nie jest tak, że już musimy go omijać szerokim łukiem, tylko trzeba go zliczyć i ten dodany do kawy, i ten, który zjemy w ciasteczku i w chlebie na przykład, bo tam też tego cukru trochę może się pojawić, więc generalnie około 5 łyżeczek dziennie możemy maksymalnie spożywać cukru prostego, cukru tak zwanego dodanego i nic więcej. Jeśli ktoś pije 3 kawy dziennie, już ma 3 łyżeczki, zostają tylko 2, więc to są naprawdę niewielkie ilości. A trzeba pamiętać o tym, że w przypadku kobiet to spożycie cukru powinno być jeszcze niższe, ponieważ my kobiety niestety mamy tendencję do rozrzedzenia kośćca bardzo szybko, do osteoporozy, a przez to ten cukier też jest tutaj wrogiem dobrej jakości kości, więc my kobiety jeszcze mniej tego cukru dodanego.